Nie no, jedzie, skręca i hamuje nawet już, także jestem zainteresowany. Ja mu gasa, on zgas, ale to już po zakupie. No, to już się nie liczy, że znamy się do bramy. Tak, znamy się do bramy, już przyklepane. W jakich okolicznościach ogólnie pojawiłeś się w telewizji? Powtarzają się takie hasła w stylu, że to są motoryzacyjne, trudne sprawy, czyli że wszystko jest wyreżyserowane. Czy możesz tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć? Główne pytanie przez telefon. Proszę pana, malowany? Malowany, tak. No, auta są zawsze malowane. No. Tylko pytanie, czy podwójnie, potrójnie, czy poczwórnie tak naprawdę. Czasami ludzie czują się wręcz do tego stopnia oszukani, że włącza się jakaś agresja, prawda? Chociaż ty na przykład nie miałeś złych intencji. Nie tak do końca. Mieliśmy taką sytuację w Szwecji, ale to byliśmy we trzech. Poradziliście sobie, rozumiem. Tak, to była, pamiętam, niedziela. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. To rzecz wręcz niespotykana, aby handlarz samochodów używanych budził tak wielki szacunek i sympatię w środowisku fanów motoryzacji. Paweł Miszta od lat z sukcesami działa w biznesie, a uzupełnieniem jego działalności jest program w telewizji TVN Turbo. Natomiast nie wszyscy mają możliwość dywersyfikacji swoich działań zawodowych. Wiele osób na przestrzeni ostatnich 2 lat straciło pracę. Z pomocą właśnie takim osobom przychodzi unijny program Power, w ramach którego mieszkańcy Małopolski, którzy z powodu pandemii stracili pracę po 1 marca 2020 roku i mają mniej niż 30 lat, mogą dostać dotację na założenie firmy w wysokości 23 tysięcy złotych. Co ważne, program Power zapewnia szkolenie przygotowujące do założenia firmy oraz wsparcie eksperta i także możliwość uzyskania jeszcze dodatkowej pomocy finansowej maksymalnie do 7 800 zł na tzw. bieżące koszty prowadzenia firmy. Pamiętajcie, że idąc na swoje, zyskujecie coś bardzo ważnego – niezależność i często możliwość robienia tego, co się lubi. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu i na stronie www.jesteśpowerful.pl, a także w social mediach pod hashtagiem Idę na swoje. Na wzięcie dotacji jest czas do końca marca 2022 roku, więc trzeba się spieszyć. Zostało jeszcze około 300 dotacji. Kto pierwszy, ten lepszy. A teraz zapraszam do malucha. Nie no, jedzie, skręca i hamuje nawet już, także jestem zainteresowany. Cena jest w ogłoszeniu i raczej wolałbym przy niej pozostać. Nie no, proszę pana. Chce pan dzisiaj się pozbyć tego samochodu? Czy jakoś tak bardzo mi się nie spieszy. Tam parę osób dzwoniło w ciągu dnia, więc zobaczę, mam jeszcze kolejnych klientów, ale to wszystko też zależy, ile pan by proponował. Jak najmniej. Czy muszę coś zarobić? Myślę, że tutaj nie ma problemu, żeby się jakoś też porozumieć w granicach rozsądku. No to tak, nie wiem, z 500 mniej? Nie no, 500 to nie no, proszę pana. Dwójkę minimum. No za dwójkę to nie puszczę. No. Płacę gotóweczką. Może z 1000 zł, to max. 1,5 i kończymy sprawę i jedziemy do domu. Podałem rękę, choć oczywiście bym dużo twardziej negocjował, natomiast tutaj już przechodzimy do wartości dodatniej w czasie dzisiejszej rozmowy, czyli wywiadu z Pawłem Misztą, człowiekiem, który wypłynął w Polsce za sprawą serii, która cieszy się wielką popularnością, Wojny Samochodowe na antenie TVN Turbo. Tak. Jak to wszystko się w twoim przypadku zaczęło? No bo potrafię sobie wyobrazić, że człowiek, który dostaje propozycję ze stacji, która w przeszłości miała taki program jak Turbo Kamera, dojeżdżających handlarzy samochodowych, a ty sam handlarzem jesteś, no może się ze 100 razy zastanowić nad taką propozycją. No i tak było. Ja mu gasa, on zgas, ale to już po zakupie. No to już się nie liczy, że znamy się do bramy. Tak, znamy się do bramy, już przyklepane. Wiesz co, faktycznie się zastanawiałem, bo stacja prowadziła program Turbo Kamera, więc jakby tą moją branżę, czy moją branżę, no zepsuło tych trochę handlarzy, tak, bo do mnie jakoś nie trafili. Sceptycznie do tego podchodziłem, no i być może dlatego, że podchodziłem do tego sceptycznie, nie miałem ciśnienia, to wyszło jak wyszło, tak. I się byliście w stanie dogadać finalnie. Dokładnie. Ty jesteś człowiekiem, no, dosyć mocno niezależnym, podobnie zresztą jak Grzesiek Duda. Coś innego jest twoim głównym biznesem, a to jest tylko i wyłącznie czysta przyjemność, dodatek, prawda? Dokładnie tak. W programie tak naprawdę to się trochę bawimy, bo tak jak powiedział to Bartek, mój producent, że pierwszej serii nie stresuj się, jeszcze kiedyś będziesz się tym bawił. No i faktycznie tak jest, że program traktuje trochę jak zabawę. Kupujemy, sprzedajemy, nie zwracam uwagi za bardzo tam na zarobki, czy ile zarobię, nie mam jakiegoś tam dużego ciśnienia. Ale czasami też mamy bardzo ciekawe samochody, których bym naprawdę w zwykłym życiu nie kupił. Mogę sobie obejrzeć, zobaczyć i
A w jakich okolicznościach ogólnie pojawiłeś się w telewizji? W okolicznościach zadzwonił, wiesz co, zadzwonił do mnie mój kolega, który mówi, że... Znaczy już słyszałem o tym programie, bo ktoś mi dawał znać, widziałem jakieś spoty na TVN Turbo, że taki program będzie. Zadzwonił do mnie mój kolega, czy chce pojechać na nagrania próbne, zobaczyć coś tam, jakoś tak, nie wiem, no nie miałem parcia po prostu na szkło. Co tydzień jeździłem za granicę, co tydzień, no mnie dużo się wtedy działo, więc jakby ten mój biznes rozkręcił się dosłownie w tym momencie. No ale tak z czystej ciekawości, powiem szczerze, pojechałem. A że nie miałem parcia na szkło, no to wyszło naturalnie, wyszło tak jak chyba bym sobie tego życzył, tak? No bo suma summarum tego nie żałuję tak naprawdę, więc... że kręcimy program, na pewno mi to pomaga. Wydaje mi się, że pomaga Ci to o tyle, że gdy przyjeżdża ktoś kupić już auto, to tak mocno Cię nie kontroluje, bo wie, że masz markę i musisz sobie renomę na odpowiednim poziomie utrzymywać. Nie pozwolisz sobie na sprzedaż typowego szrotu. Dokładnie, no. Zdarzają mi się też oczywiście jak najbardziej też reklamacje, no bo handluję samochodami 10-letnimi, używanymi, więc ale staram się sprawdzać każdy samochód tak jak w programie, więc co jest do zrobienia, to robimy, no i sprzedajemy dalej, no. Czasami wychodzi dużo drożej niż na rynku, no ale no to niestety to wszystko kosztuje, tak? Dobre auto musi kosztować. Nie kusi Cię troszeczkę, żeby pójść drogą swoich kolegów i też rozpocząć działalność internetową, bo chyba ciężko już znaleźć prezentera TVN Turbo, który by nie miał swojego kanału. Nie mogę się przełamać do nagrywania, nie wiem dlaczego, ale próbowałem kilka razy. Stacja jak mnie prosi o jakiś drobny film, który, żebym nagrał telefonem, to naprawdę schodzi mi się ze 3-4 dni. Nagrywam to setki razy, powtarzam, kasuję, tak, nie. I jakoś tak, nie wiem, średnio się mogę przełamać. Stresuję się strasznie mocno, zresztą dzisiaj też. No jestem tutaj, nie dość... w Maluchu jest mało miejsca, ale... Ale bardzo dobrze sobie radzisz. Jak na to, że nie jechałeś ile lat Maluchem? Z 5. 5 lat chyba nie jechałem Maluchem, bo ostatniego Malucha, którego mieliśmy, to był w programie. Albo 6 lat, bo 6 lat już, albo 7 prowadzimy, leci program Wojny Samochodowe. I w pierwszej albo w drugiej serii mieliśmy Malara. Uwaga! Wow! O. Przeglądam sobie czasami komentarze pod urywkami na YouTubie, które dotyczą Twojej osoby, czy też programu, który tworzysz. I czasami powtarzają się takie hasła w stylu, że to są motoryzacyjne, trudne sprawy, czyli że wszystko jest wyreżyserowane. Czy możesz tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć? Mogę, oczywiście mogę powiedzieć. No co możemy reżyserować w naszej robocie w handlu? Tam nie ma żadnej reżyserki, nie mamy tekstów napisanych. Po prostu no, kupujemy tak na co dzień. Jadę kupić samochód, kupuję samochód, przyjeżdżam, sprawdzamy, co jest do zrobienia. No i cała filozofia, no co tam? Nie wiem, no ktoś ma, reżyser ma mi napisać tekst, o czym mam rozmawiać z klientem, no błagam. No, że możesz jakieś auto taniej kupić, albo te negocjacje przebiegają w innej atmosferze niż zazwyczaj, może bardziej o to chodzi. Negocjacje tak, jak najbardziej, no klienci, którzy nie mają styczności z kamerą, zawsze będą się stresować i zawsze będą wychodzili jakoś tam, nie wiem, inaczej, tak, bo nie oszukujmy się, jak wjeżdża ekipa, są 3 kamery, 6 osób czy 7, Że jeszcze testujesz zawieszenie po zakupie. Tak. Mam roboty drogowe, więc zapomniałem o nich. No. Więc wiesz, no, ludzie się po prostu stresują, wychodzą jak wychodzą, tak? Szczególnie na setkach moim zdaniem, bo ale dużo wcześniej gadamy, więc staram się ich rozluźnić też, żeby nie byli spięci, ale są też tacy ludzie, którzy podjeżdżamy, no i po prostu uciekają. No i też na pewno sytuacja jest dla Ciebie o tyle komfortowa, że jak chcesz jakieś auto faktycznie kupić czy wziąć do programu, to wystarczy, że się przedstawisz jakiemuś handlarzowi i powiesz, może chcesz takie auto od niego odkupić i że on będzie w telewizji. I wtedy takie sytuacje kończą się szczęśliwym zakupem, czy przeważnie jest, a wie Pan, to auto nie dla Pana? Różnie, no często jest tak, że auto nie jest dla Pana, ludzie się boją czasami, może nawet ma fajny samochód, ale sam patrzy na ten samochód i stresuje się tym, że będzie pokazany w telewizji, że może objadę go później po zakupie, że nie wiem, że jest jakiś element lakierowany albo coś tam, no nie wiem dlaczego, ciężko mi powiedzieć, bo nie widziałem tych samochodów, którzy mieliśmy też takie propozycje, zresztą w życiu mam takie sytuacje, że dzwonię i jak mi się nie chce jechać 150 km albo 200, to pytam się klienta, czy samochód się nadaje do programu. No i od razu słyszę, nie, przyjeżdżaj albo przyjedź, bo jest fajny, tak? Więc... Szybki weryfikator i lifehack dla naszych widzów. Tak jest.
Którzy teraz będą nałogowo dzwonili i powoływali się na ciebie. Podejrzewam, że tak jest. No. No, w sumie to jest duża oszczędność, bo no, jednak ciężko jest kupić auto, które ma 10 lat i jest w dobrej kondycji, prawda? Zresztą tak w 100%. Żyjemy w dobie teraz, w Polsce jest bardzo dużo specjalistów w całej Polsce, którzy za ciebie zrobią tą robotę, tak naprawdę. Jeżeli mieszkasz w Krakowie, a samochód masz w Gdańsku, no to znajdź sobie gościa, który podjedzie, obejrzy ten samochód dla ciebie tak naprawdę, jeżeli masz jakieś wątpliwości albo się nie znasz. No i tyle, tak? Nie musisz gonić przez całą Polskę tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć samochód, który nie będzie ci się podobał. Wydasz 200 czy 300 zł, siedzisz sobie w domu, spokojnie dostaniesz raport. No i tyle. No. Zresztą kilka razy czytałem te raporty. Ja bym tam trochę rzeczy pozmieniał tak naprawdę, bo no chociaż teraz już firmy, które sprawdzają te samochody, wprowadziły coś takiego, że jest rozmowa z osobą, z potencjalnym kupującym plus osoba sprowadzająca, tak? Bo sama kartka papieru, jakby jeżeli ktoś coś czyta, nie jest w temacie, no to różnie może to odebrać. Ale z tego co wiem teraz, mam kolegów, którzy pracują w tym zawodzie, to jako mówią, że jako rzeczoznawcy, tak, że rozmawiają z klientami, no i czy poleca ten samochód, czy nie poleca. Bo mówisz o takiej usłudze, gdzie ktoś może sobie wynająć takiego rzeczoznawcy i za paręset złotych ktoś sobie takie auto na drugim końcu Polski będzie miał szansę sprawdzić. A co myślisz o tych bazach danych zawierających numery VIN, gdzie możemy sobie też historię auta teoretycznie zbadać? One też są, bazy są fajne, ale bardzo często też są różne, słyszę od klientów moich i od ludzi. Zresztą mój kolega miał podobną sytuację, samochód z polskiego salonu, pierwszy właściciel. No i w bazie były błędne informacje, że auto było po kolizji. Samochód nigdy nie miał kolizji. Nigdy z czego nie miał... to się może brać? Ciężko wyczuć. No, gdzieś, ktoś gdzieś się pomylił z numerem VIN. Może wiesz, no numery VIN są podobne. Może zamienił jedną cyfrę. Może coś tam. No nieważne, zostawmy temat, ale o lakier ogólnie warto dbać, no bo to jest główny weryfikator przy zakupie. Oczywiście, że tak. U nas klienci kupują zawsze oczami, czyli ten pierwszy strzał, gdzie samochód, czy jest porysowany, czy nie jest porysowany, czy był lakierowany. A główne pytanie przez telefon, proszę pana, malowany? Malowany, tak. No, auta są zawsze malowane. No. Tylko pytanie, czy podwójnie, potrójnie, czy poczwórnie tak naprawdę. Miernik zawsze można oszukać. Sprawnego oka nikt nie oszuka tak naprawdę. Aczkolwiek, jeżeli ktoś twierdzi, że nowe auta, które są raz polakierowane i są idealne, to nie są też idealne. W zależności od marek widziałem naprawdę bardzo dużo aut w salonach, gdzie moim zdaniem znajdowałem śmieci, po prostu na lakierze, tak? Nie były dopolerowane, nie były gdzieś tam, także to też czasami ludzi myli, że jak znajdzie śmiecia na danym elemencie, o tutaj coś było, nie było, to po prostu mogło być. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację w okolicach Grójca rok temu, laweta z SUV-ami wywraca się i... Te samochody też przecież nie będą kasowane, tylko oczywiście muszą zostać naprawione. Czy na przykład płynący prom z luksusowymi Dreamcarami też pod wpływem fal coś było źle zabezpieczone, kilka samochodów spada i w środku statku się gdzieś tam uszkadza, więc to wszystko potem musi znaleźć nabywcę. Pytanie, w jakiej cenie? To jest ciężki temat. Wiesz, w innych krajach, Stanach czy gdzieś tam, sądzę, że ludzie nie zwracają tak mocno na to uwagi. Kupuję nowy samochód, jest nowy, mam gwarancję, okej. Okay. U nas no ten samochód, jeżeli ludzie podejrzewam, że mierzą samochody nawet już i w salonach, u nas jakby każdy dąży do tego idealnego oryginału, tak? Czyli chciałbym mieć oryginalny, niemalowany, no ale każdemu może się zdarzyć przycierka. Ten samochód też był spawany przy budowie, tak? Więc producenci zakładają... Nie wiem, no jeżeli Lora nie zmieściła się pod mostem, da się ten dach spawać, tak? No nie ma z tym kompletnie problemu. Samochód dalej jest nowy, nieużywany. No ale to jest temat rzeka. A przez te twoje lata, jaka była sytuacja, która najbardziej zapadła ci w pamięć i czy kiedyś no, dałeś się oszukać? Wiesz co, czy dałem się oszukać? Nie do końca chyba, wiesz? To jest dobre pytanie, bo czy dałem się oszukać? Mogłem się skusić dobrą ceną. A zawsze dobra cena kryje coś ze sobą, więc czy dałem, czy osoba, która handluje 10 lat, da się oszukać? Na pewno w jakimś stopniu też się da oszukać, wiesz. My kupujemy szybciej niż klienci, którzy indywidualnie tak naprawdę. Kupujemy samochody czasami na telefon. Gdzieś tam dostaję telefon, słuchaj, jest to, to, to i to, to, ile?
A jak wygląda? Ty, tak i tak. Dobra, biorę. No i to jest, wiesz, to jest kwestia zaufania, z kim współpracujesz, no bo moim zdaniem najbliższa osoba może cię w sumie oszukać, współpracująca tylko i wyłącznie, albo czegoś nie dopatrzyła, albo po prostu działamy na zasadzie szybkiego telefonu, tak? No bo wiadomo, że ja nie kupuję samochodu 3 czy 4 dni go oglądam, tak? Pojadę tu, pojadę tam, pojadę tu. Ja podejmuję decyzję w 5 minut, co jest... niektórzy się dziwią, no ale to po prostu tak jest. No działasz na dużą skalę, więc... Tak, więc jeżeli bym oglądał każdy samochód, który chciałbym kupić 2 dni czy 3 dni, poświęcał na niego 5, 6, 7 godzin, to okazałoby się, że te 10 samochodów miesięcznie, czy 12, czy 14, które sprzedaję, to ja bym po prostu oglądał, a w kolejnym miesiącu dopiero by je sprzedawał. Kupujemy samochody te często też na licytacjach leasingowych, na licytacjach różnych gdzieś za granicą. No musimy komuś trochę zaufać. Tam też są niby rzeczoznawcy, którzy opisują dany samochód. Te opisy są różne, no. To zależy od firm. No. Mam firmy, z których korzystam często bardzo, na których się nie zawiodłem nigdy. Są firmy, których unikam zupełnie i nigdy od nich nie kupię samochodu, bo widzę, co się dzieje, wiesz. Ale to zawsze się przekłada na cenę tak naprawdę, bo jeżeli płacisz mało za samochód, no to spodziewaj się tego, że coś z nim będzie nie halo, no. Albo to zrobisz, albo naprawisz, albo nie wiem co. A miałeś może taką sytuację w swoim życiu, że zysk okazał się tak nieprawdopodobny, że przez lata tę sytuację wspominasz przy rozmowie ze znajomymi, przy każdej okazji? Oczywiście, że tak. Co to był za samochód? To była zamiana dwóch samochodów, może nie będę zdradzał jakich samochodów, ale to była zamiana dwóch... McLaren na Ferrari. No nie, no tutaj handluję pospolitymi samochodami, takimi dla ludu, 10-latkami, 8-latkami, 5 czasami. I to była zamiana dwóch samochodów. I faktycznie na tej zamianie nie wierzyłem, że da się tyle zarobić na samochodzie, to było bardzo dużo. Ale to nie mówmy tylko o przyjemnościach, bo są... Jaka to była kwota, możesz zdradzić? Około z dwóch aut, około tam 15 tysięcy tak naprawdę, czy 17. Rozumiem, tylko przez to, że się zamieniłeś z kimś. Tak, tak, i bardzo szybko kolejne auto też sprzedałem. Ale są takie sytuacje, gdzie moczyłem tyłek i dychę, i 8, i 7. Nawet ostatnio, w zeszłym tygodniu miałem samochód, który przyjechał do mnie z zagranicy. Samochód miał być super, super fajny i faktycznie taki był. Ale doszło kilka rzeczy, które musieliśmy zrobić, a ja ustaliłem cenę z klientem już wcześniej. I po prostu tej ceny głupio mi było po prostu zmieniać, tak? Bo jeżeli słowo się rzekło i powiedziałem, że będzie kosztował, przypuśćmy, 35 tysięcy, no to stwierdziłem, że no dobra, słowo się rzekło i okej, okay, tak? To, że dodatkowo wymieniłem tam jeszcze jakiś tam chłodnik z aklimatyzacji, hamulce zrobiłem, łącznik stabilizatora, jakieś pierdoły, które doleciały mi tam do około, przypuśćmy, 1000 zł, to wygenerowało stratę. Mhm. Tak naprawdę, bo auto było na bardzo małej marży. I jak sobie takie rzeczy w głowie układasz? Nie myślę o tym, wiesz. Ale pewnie na początku przeżywałeś. Tak, strasznie przeżywałem. Oczywiście, że przeżywałem, bo strata, dlaczego, albo coś. Albo trzymałem takie samochody, że nie mogę stracić, nie mogę stracić. To trwało miesiąc, półtora, czasami dwa i trzy na samym początku. Nie musiałeś jeszcze polisę kupić w międzyczasie na przykład. Dokładnie, to generowało kolejne koszty tak naprawdę. Nowe ogłoszenia w internecie, coś tam jeszcze. Teraz po prostu zapominam, biorę się za robotę i lecimy dalej, tak? Ważne, żeby na koniec miesiąca bilans się zgadzał. Oczywiście, że tak. Ja to kalkuluję właśnie na koniec miesiąca, a nie kalkuluję jednego danego samochodu, że tutaj zarobiłem tyle, tu muszę tyle, czy ileś. Nie, kalkuluję cały miesiąc. A to też różnie wychodzi. A ta rozpoznawalność, którą masz, w jakiś sposób pomaga ci jeszcze dodatkowo w biznesie? Bo wydaje mi się, że ludzie bardziej się z tobą liczą nawet w czasie rozmów telefonicznych, prawda? Tak, na pewno. Na pewno mi pomaga bardzo, bo gryzą się czasami być może ludzie w język i to mi strasznie pomaga, no z racji szybciej załatwiamy na pewno też wszystko, tak? Ja jestem zresztą otwartym człowiekiem i często nie biorę zadatków żadnych od ludzi,
No bo dlaczego, po co mam brać tak naprawdę, bo to mi robi tylko dodatkową robotę, trzeba wystawić fakturę, trzeba zrobić coś tam. Kupuję samochody, a jak mam pewne samochody, no to czego mam się bać tak naprawdę? Jeżeli nie on, no to ktoś następny weźmie, także wiesz. No. A jaka to jest w tej chwili branża? Bo dużo się mówi o tym, że handlarze mają ciężko na rynku, a także mają złą opinię, która przez lata za sprawą różnego rodzaju amatorów sprzedaży samochodów no, została mocno nadszarpnięta. No to fakt, że przez te lata ta opinia osób handlujących, ja zaobserwowałem bardzo, bardzo dużą poprawę. I osoby, które prowadzą działalność ileś tam lat w firmę, sami zaczęli dbać też o swoją na pewno markę. Nie sprzedają bubli, wystawiają fakturę, wiesz, więc co idzie za fakturą? Za fakturą idzie rękojmia, dbają o swój wizerunek. I ten rynek naprawdę mocno się poprawił. Tak. A leasingi, najmy długoterminowe i dostępność nowych samochodów na wyciągnięcie ręki bardzo Wam zepsuła branżę? Nie sądzę, wiesz. Ja handluję samochodami akurat powyżej 5 lat, bo auto do leasingu, do najmu długoterminowego to są raczej do 5 lat, więc ja tego nie odczułem, aczkolwiek młodzi ludzie zauważyłem, że którzy rozmawiają jakby o samochodach, to oni chyba nie mają chęci posiadania, tak jak ludzie w moim wieku, że wiesz, że ty chcesz mieć swój samochód, nie w jakimś tam kredycie czy leasingu, no biorę też leasingi, wiadomo. Ale zauważyłem, że młodzi ludzie rozmawiają między sobą, że ile płacisz tam za tego Mercedesa C-klasę? No 2 miesięcznie. A ty ile za E-klasę? 2,5. O kurde, nieźle. Może następnym razem wezmę E-klasę, wiesz. Moje pokolenie ma chęć posiadania tych samochodów tak naprawdę, nie wynajmowania, że jeżdżę 2 lata, płacę 2,5 i wiesz, oddaję, biorę następnego, nie? Wiesz, to też kwestia, o jakich osobach rozmawiamy, bo chociażby amortyzacja samochodu używanego troszeczkę dłużej trwa w kosztach firmowych niż 2-letni leasing. Mówiłeś chwilę temu o tym, że no, masz w tej chwili dobre odczucia względem swojej branży, że tutaj zmieniła się obsługa klienta. Czy inni handlarze nie zazdroszczą Ci troszeczkę tego, że masz łatwiej za sprawą rozpoznawalności i tego, że masz szansę później no, w kompleksowy sposób tych klientów obsługiwać z większym zaufaniem? Wiesz co, nie wiem czy zazdroszczą. No, ja przecież nie jestem jakimś super, hiper najlepszym handlarzem na świecie. Są lepsi, mocniejsi, którzy więcej sprzedają, więcej zarabiają. Ja nie wiem, wyzbyłem się tego, tak mi się bynajmniej wydaje, że wyzbyłem się tego uczucia zazdrości. Po prostu wziąłem się za robotę, tak? Popracuj nad sobą, zobacz, co jest nie tak. Posłuchaj klientów, którzy ci palcem wytykają, co im się nie podoba. No i zacznij kupować to, co będzie może lepsze i będziesz handlował, no. Wiesz, mówię o tym z tego względu, że w komentarzach pod odcinkami Twoimi widzę, że no jest tam sporo takich informacji, że ja jestem handlarzem już od 15 lat, jeszcze takiej sytuacji nie widziałem, żeby klient to czy tamto. I to też sugeruje, że jednak branża Cię mocno śledzi. Śmieję się, że na moim Facebooku jest więcej osób handlujących niż samych klientów tak naprawdę. No śledzą, no każdy śledzi każdego, wiesz. Ja też śledzę różne firmy, sugeruję się czasami, co chłopaki robią. Obserwuję chłopaków z Auto Bawarii, którzy handlują tylko i wyłącznie BMW-kami. I od samego chyba początku, gdy zakładałem swojego Facebooka, to oni byli pierwsi, których zacząłem obserwować i bardzo lubię, patrzę, sugeruję, nie wiem, sugeruję się trochę też nimi. No i obserwuję, zresztą wszystkie firmy, które siedzą na Facebooku, to każdy na każdego luka, tak? Czyli patrzę i podpatruję, co ten robi, jak robi, czy zdjęcia, coś tam, czy jeżeli coś wrzuca, to wiesz, jak to zrobić, albo nie wiem, no każdy każdego obserwuje. No i gdzieś tam sobie, wiesz. Ty się nauczyłeś przez lata pracy, by na spotkania z klientami nie podjeżdżać swoim wypasionym samochodem, tylko brać jakiś gorszy pojazd, żeby też nie windować sobie ceny, tak myślę, prawda? Tak, tylko że zacznijmy od tego, że ja nie mam swojego samochodu. Po pierwsze, mam lawety. W Polsce jest tak to wszystko przyjęte, że postaw się, a zastaw się i auto to jest, nie wiem, przedłużenie czego, wiadomo. I wszyscy właśnie patrzą na te samochody, tak naprawdę na te samochody. Dla mnie to jest bez znaczenia, czym jeżdżę. Czy jeździmy dzisiaj maluchem, przecież maluch nas też dowiezie z punktu A do punktu B. Są rzeczy ważne, ważniejsze. Lubię czasem pojeździć fajnym samochodem, bo nie wiem, no fajnie się jeździ Mercedesem S-klasą, bo rozsiądziesz się jak chcesz, przy naszym wzroście, wiesz. Można posłuchać sobie fajnie muzyki, bo jest fajne nagłośnienie, bo jest coś tam, ale to... No nie wiem, to jest dalej samochód. To jest...
narzędzie każdej osoby, bo teraz życie bez samochodu, jeżeli mieszkasz pod miastem albo w małym mieście, no musisz mieć auto, tak? To nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki luksus, po prostu. No, środek lokomocji. Środek lokomocji, musisz mieć to auto, musisz się poruszać. A jest jakiś savoir-vivre, co wypada, czego nie wypada, taki savoir-vivre i poradnik dla kupujących? Wiesz co, no są granice, oczywiście, że są jakieś tam granice, ale jeżeli kupujesz samochód od firmy, czy od osoby handlującej, to jest gdzieś jakiś tam limit negocjacji, której nie przebijesz tak naprawdę. No może mieć ktoś słabszy dzień lub nie wiem, trafisz, że auto stoi 3 miesiące lub 4 i coś tam więcej urwiesz, tak? Ale moim zdaniem jest pewna granica. No ja z negocjacji na przykład żyję i jakby czasami jest tak, że jak nie ma negocjacji, to po prostu odchodzę, tak? No bo coś chcę wynegocjować, coś już mam ułożone w głowie jadąc do klienta, że samochód jest, kosztuje dwie dychy, ja muszę dać za niego 18, bo za 22 go chcę sprzedać, no i tam 1000-1500 muszę w niego włożyć, tak? I jakby ja żyję z negocjacji, więc muszę negocjować, tak? No czasami, tak jak widziałeś w programie, że jadę ostro, ale też czasami po prostu, jeżeli widzę, że samochód jest mega fajny, mega uczciwy, jak to mówią moi koledzy, że prawie nic tam nie jest do roboty, to płacę tyle, ile jest w ogłoszeniu. Czasami jest jakaś osoba fajna, normalna, pokazuje ci, albo na przykład mówi ci, słuchaj, no ja tu zawsze, wiesz, to robię to, tamto, po zimie, po tym co roku serwisuję go fajnie i pięknie i widzę, że ten samochód faktycznie jest taki jak go się opowiada i ta cena, mógłbym coś urwać, ale po co? A są jakieś granice, których nie należy przekraczać, no bo jeśli auto kosztuje dwie dychy, a ty przychodzisz i mówisz, że dasz 12, tak jak to jest czasami w odcinkach, no to ludzie się buntują i mówią, żeby cię zjedli, tak? To jest biznes. Przy negocjacjach nie ma się co obrażać, bo te negocjacje czasami mogą zejść. To, że palnie ktoś, że auto jest wystawione 20, ktoś mu zaproponuje dychę, to nie znaczy, że na końcu ma się skończyć to, że on musi ten samochód oddać. Próbujemy, negocjujemy, tak? Ty mówisz, że dycha, ja mówię, że ci stówę opuszczę, tak? Bo przeważnie tak to często tak też reaguje, że jak ktoś mi mówi, że chce mi dychę urwać na aucie, no ja dobra, stówkę ci opuszczę i zabieraj. Czasami to się kończy po prostu tak, że mu stówkę trzeba to zargumentować, no. Lub nie wiem, mam fajny samochód, ktoś ma, nie wiem, ktoś chce zapłacić jak najmniej, ja chcę uzyskać jak najwięcej. No i to oczywiście argumentuje, że nie wiem, no okej, jedź dalej, jedź gdzieś tam, poszukaj, zobacz, kup sobie powypadkowy za tyle, bo powypadkowe tyle po tyle chodzą, czy tam jakiś uszkodzony, naprawisz sobie, będziesz miał fajny, tani samochód. A miałeś jakąś niebezpieczną sytuację związaną z kupującym, bo czasami ludzie czują się wręcz do tego stopnia oszukani, że włącza się jakaś agresja, prawda? Chociaż ty na przykład nie miałeś złych intencji. Nie tak do końca. Mieliśmy taką sytuację w Szwecji, ale to byliśmy we trzech. Poradziliście sobie, rozumiem. Tak, to była, pamiętam, niedziela. Pojechaliśmy do jakiegoś komisu. Facet nam otworzył ten samochód, komis w niedzielę. Obejrzeliśmy samochód, to był Ford Focus, o ile dobrze pamiętam. No tam parę rzeczy nie działało. Miał webasto, które nie działało na przykład, tak? No to był minus duży. Coś tam jeszcze było do zrobienia. No i zaproponowałem mu cenę. Nie pamiętam, 4000 mniej chyba na licząc. 10000 koron na przykład, tak? Czyli to jest 4500 zł w tym momencie. No i gość się mocno oburzył. Z racji tego, że byliśmy we trzech, dwóch z nas było wzrostu takiego jak my, 1,90 m. No i mój kolega ze Szwecji, który ma tam 1,70 m. No i ten pan przysadził się do najmniejszego. Nie wiedzieliśmy dlaczego. Być może dlatego, że tylko on mówił po szwedzku. I była jakaś szarpanina? Nie. Tylko poszło na słowa, ale to taka była sytuacja mocno nerwowa. Wydaje mi się, że to była chyba taka jedyna sytuacja, która mi utkwiła w głowie. Że zrobiło się mocno nerwowo. Jakby tak trochę pomachał rękami, ale jakby patrząc na nas wszystkich jednak był zły, że zepsuliśmy mu niedzielę, tak? Ja to argumentowałem w ten sposób, że okej, no napraw to wszystko. Znaczy stwierdziłem na koniec, mówię, słuchaj, no to zróbmy tak, napraw to wszystko, o czym rozmawialiśmy, zapłacę ci wyjściowo tyle, ile chcesz, no bo jednak napisałeś w ogłoszeniu, że samochód jest idealny, no i tak po taki samochód przyjechaliśmy, więc mówię, usuń usterki, przyjedziemy do ciebie jutro, pojutrze, czy za tydzień i zabierzemy ten samochód, no ale on się oczywiście na to nie zgodził, nie? Mhm. No dobrze, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś przekazać naszym widzom? Co bym chciał przekazać, no? Zapraszam po samochody do mnie, no. To mogę powiedzieć, no.
chyba siebie tylko zareklamować, ciebie zareklamować oczywiście. Oglądajcie Wojny Samochodowe, oglądajcie Dużego w Maluchu. No dobrze, no to w ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek i chciałbym Was jeszcze poprosić, żebyście napisali, czy być może jakieś tematy w kontekście naszego dzisiejszego gościa nie zostały poruszone i może warto byłoby go odwiedzić na przykład za parę miesięcy, czy na przykład za rok i zobaczyć, jak u niego sytuacja wygląda, więc te pytania koniecznie zostawiajcie pod odcinkiem. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Za spotkanie. Zbijamy żółwika, albo możemy normalnie rękę możemy podać. Normalnie. I co? Widzimy się na drodze. Hejka. Do zobaczenia, hej. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.